No cześć. Cześć. Natalia, powiedz mi, czemu ty się tak bardzo spiekliłaś na tego Bloodshota? Bo dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie omawiać, będziemy sobie robić recenzję Bloodshota, nasza pierwsza eksperymentalna solo recenzja, więc Natalia? Od czego mam zacząć? Zacznę od tego, że ten film jest nudny jak flaki z olejem. Okay. Stary, ja bardziej miałam ochotę wrócić do czyszczenia łazienki po remoncie, niż kontynuować oglądanie tego. To jest naprawdę wyzwanie. Auć, auć. No dobrze, to jeśli chcecie już zakończyć tę recenzję, to macie już swoją polecajkę, ale zróbmy sobie najpierw malutki background co do Bloodshota. Bloodshot w Stanach wyszedł jakoś w lutym, w marcu w kinach. W Polsce miał mieć premierę 27 marca, ale niestety opuścił kina, nigdy się w nich nie pojawił po prostu. No wiadomo dlaczego, sytuacja jest jaka jest. I w zamian dostaliśmy premierę Bloodshota 2 tygodnie później po planowanej premierze na VOD, czyli bardzo, można w tej chwili... Bardzo szybko wskoczył. Tak, tak, o dziwo, jak wiadomo, w USA jest więcej tych bieżących premier i się ich pojawia zamiast kinowych, a w Polsce nie zawsze na to licencje pozwalają, tak? Ale na szczęście Sony sobie u nas jakoś poradziło. Jest dostępny na Apple TV Movies, na Google Playu, Playerze i tam na Chili, jakichś tam innych portalach, wiadomo, gdzieś można kupić, gdzieś można wypożyczyć, więc już musicie sobie sami sprawdzić to. Ale tak mówię, żebyście wiedzieli, gdzie można jak coś obejrzeć ten film. To jest film... Natalia, ty się śmiejesz? Bo kto chciałby obejrzeć ten film? Tak. Znaczy ja nie będę aż tak ostro podchodzić do tego filmu. To ja powiem ci mój rant, a potem ty będziesz bronił. Nie, spokojnie. Ja też nie jestem tutaj od bronienia tego całkowicie. Po prostu zrobimy konfrontację. Dlaczego uważasz, że... Ten film... Znaczy, wiesz co, zaczynając od tego, że dla mnie... Na podstawie komiksu, to powiem. Na podstawie komiksu od Valiant Comics, więc jest to poniekąd oczekiwana przez pewną grupę fanów ekranizacja. I czy to jest to, Natalia? Ten film to jest jak biedny adoptowany brat Szybkich i Wściekłych. To jest tani akcyjniak. W ogóle ten film nie ma dla mnie nic wspólnego z superhero. Jeżeli coś ma... Nie. Dla mnie to jest absolutnie... To nie jest kino superhero. To jest jak film akcji z lat 90. i to ten gorszy. Ewentualnie mogłabym się pokusić tutaj o stwierdzenie, że to jest mieszanka Deadpoola z jakimś Rambo. Ewentualnie. Ja przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że w latach 90. były lepsze filmy akcji pod kątem akcji i tego, co realnie się robiło na planie, a nie robiło się komputerowo. Bo sorry, ale największym minusem Bloodshota to są niektóre sceny zrobione komputerowo, znaczy, jak to spadanie z windą. Jedyna co rzecz, to było, jedyna co nie? rzecz, która tam się dwie rzeczy, które tam się ratują, to są te nanoboty. One wyglądają całkiem cool. Spoko. Jakby nie mówię, że całe wszystko, no. Co komputerowe w tym filmie jest do kitu, bo niektóre rzeczy są naprawdę cool, ale znaczy, niektóre są... To tylko dwie rzeczy są cool w tym filmie i to są te nanoboty, to ewentualnie się ratuje, ewentualnie jeszcze ta scena, jak główny bohater robi się cały biały i ma czerwone oczy. O, okej, to wyglądało spoko. To jest poniekąd spoiler, ale trudno. Do czego? Ten film jest tak przewidywalny, że obejrzysz pierwsze 5 minut i... Nie, to prawda, jeśli ktoś w ogóle zetknął się z komiksem kiedykolwiek i wie, że w ogóle jak wygląda Bloodshot, to nie jest spoiler, bo w sumie tak wygląda w komiksowy Bloodshot i to wszystko zmierzało do tego, że on ze zwykłego Bloodshota stał się tym białym, też z tą bardziej białą skórą i czerwonymi oczami, tak? O to w tym wszystkim chodziło. Pomijając to, że już parokrotnie mówiliśmy, że origin superhero, one już się trochę przejadły, a na pewno przejadła się taka forma standardowa, a tutaj mamy znowu taki standard po prostu
od zera do bohatera, tak? Ej, ale to jest prawda, to jest taki trochę Solo, Szybcy i Wściekli. Tak, i strasznie mnie to... Tylko, że w Szybkich i Wściekłych jest akcja, a ten film jest zabawny. Jeżeli są jakieś żarty, to w Szybkich i Wściekłych są zabawne, a tu rzucanie tymi sucharami, no proszę cię, to było tak żenujące. Ej, ale ja uważam, że trzeba oddać temu filmowi, jeśli chodzi o te żarty, to tak? Nie wszystkie, bo niektóre faktycznie były takie, okej. Okay. Ale niektóre były, jak pamiętasz, jak na początku, sama początkowa scena, jak zaczyna śpiewać, czy tańczyć ten Zwol w rytmie Psycho Killer. Bo to dlatego, że to jest dobra piosenka. Nie, ale to nie o to mi chodzi. Na początku to się wydaje, jakie to jest klisze i w ogóle jakie to jest, ale wiesz, jest to cringe'owe. Tylko, że gdzie to widzieliśmy? To już dokładnie widzieliśmy, nie wiem, wydaje mi się, że bardzo podobna scena była w Harley Quinn. Ale właśnie o to mi chodzi, no. Że to jest pewne, na początku jak to oglądamy, myślimy sobie, to już było, jakby powielają schemat i co to miało być śmieszne. Tak, rozumiem, nie, Natalia, poczekaj, daj mi dokończyć, bo to jest naprawdę ważne, bez dokończenia tego nie zrozumiesz, o co mi chodzi. Ale na końcu filmu, w połowie filmu, jak jest ten wielki plot twist, to nagle się okazuje, to był samoświadomy żart, jakby to było takie uderzenie, wrzuciłem tego Psycho Killer, żeby to miało sens, więc oddajmy chociaż to temu filmowi. Tylko, że to mnie akurat nie raziło, to zrozumiałam, mnie te sucharowe dowcipy strasznie, nie wiem, bawią jeszcze kogoś dowcipy. No tak, ale musimy powiedzieć o tych pozytywnych rzeczach też, bo jeśli nie, to wyjdzie na to, że ten film to sama kupa złych rzeczy, tak? Recenzja to recenzja, więc ale mówimy też o tych pozytywnych. Okej, no dla mnie tam, wiesz, ten film nie stoi realizacyjnie w ogóle. Co tam się dzieje? To jest tak poszatkowane, że to się tak szybko dzieje, w ogóle sceny są tak pourywane, tam nic nie jest wytłumaczone. Nie wiem, mnie to nudziło, po prostu sprawiało, że się irytowałam tylko i wyłącznie. Aktorsko ten film jest, no, co by nie powiedzieć, że Vin Diesel nie jest najlepszym aktorem i no nie bardzo kto miał ten film uciągnąć. Ale czy on nie pasuje trochę do tej postaci? Jakby wydawało mi się, że on jest tam na swoim miejscu. Jak się nazywała ta postać, którą on grał w Szybkich i Wściekłych? Bo to jest ta sama postać. On wszędzie gra tę samą postać. No, bo on oprócz Gruta, bo ma tam tylko jedną linijkę. Jeżeli bardzo się... Znaczy dla mnie ten film, no, ja jeszcze do tego go wcale nie wypożyczyłam, tylko go kupiłam, bo nie byłam w stanie go nigdzie wypożyczyć. Nie, w Holandii nie było takiej opcji. Jakbyś mi o tym powiedziała, to bym ci nie kazał tego kupować na siłę. Kupiłam i jestem teraz posiadaczem... Byście nie oglądali po prostu tej recenzji. Jestem posiadaczem teraz bardzo kiepskiego filmu, więc... Mhm. Jak nie zdarzyło mi się chyba tutaj jeszcze zrobić recenzji, która byłaby stuprocentowo negatywna, zazwyczaj staram się znaleźć coś pozytywnego w filmie. I mi się jednak wydaje, że troszkę zniszczyłaś ten film jakby kompletnie tą swoją recenzją, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś potrzebuje niewymagającego kina akcji z kilkoma fajnymi akcjami, bo umówmy się, kilka akcji, jak na przykład ta akcja w tunelu była spoko, ona nie była koniec końców może dobrze wyegzekwowana aż tak bardzo, bo znaczy, wiesz, no tam wszystko, ten film jest taki od A do B, od B do C, jakby... Nie, ale tam też on jest taki, on jest taki top przewidywalny, no to prawda, ale czy jeśli film, jakbyś nie musiała go kupować i gdyby pojawił się na Netflixie po prostu do obejrzenia raz, obejrzyj i zapomnij, to czy nie powiedziałabyś, że był w porządku. I wiesz co, to bym go w ogóle nie obejrzała. Teraz mi było szkoda kasy, bo na niego wydałam, więc powiedziałam, że obejrzę do końca. Byś po prostu przerwała w którejś minucie. I powiedziałabym, sorry Jacek, albo ja tego nie recenzuję, albo recenzuję tyle, ile zobaczyłam. Okej. No, bardzo mi się... Nie. Okej. W sensie to nie jest zły film, to nie jest film, który bym stwierdziła, że... Zaraz, co teraz powiedziałeś?
że to nie, nie jest zły mi, film to nie jest tak, po tych wiesz, wszystkich słowach, nie, że to nie jest to nie jest, zły jest tak zły film, że jest, wiesz, że nikomu nie polecam tak totalnie, ale naprawdę właśnie, jest dużo... Właśnie porozmawiajmy tylko, że o tym. Że jest dużo, wiesz, jeżeli bym miał, jeżeli to jest, traktujemy to jako film superhero, jest dużo lepszych filmów superhero i to akcji i... To jest 100% no, prawda. Dokładnie, większość jest, nie wiem, czy... A jeżeli chodzi o filmy akcji, to, to jest też dużo, wiele lepszych filmów akcji niż ten, więc ona w żadną kategorię nie podpada. Ja mam wrażenie, że ten film ogólnie wyszedł bez obronną ręką, dlatego że nie został puszczony w kinach. I szybko wszedł na WOT. I jeśli ktoś go obejrzy, no to wiadomo, kilka osób obejrzy, kilka powie, no okej. Kilka w ogóle nigdy o nim nie usłyszy i jakby on sobie przemknie i jakby nie będzie tragedii, tak? Bo jak gdyby był w kinach, to nagle by się okazało, że co? Zarobił słabo, recki ostrzejsze dla tego filmu. Zresztą recenzenci z USA już byli dosyć ostrzy wobec tego filmu i ocenili tam chyba nie ma świeżej oceny na pomidorkach, ale... Wiesz, co ci powiem, ja się jeszcze zastanawiałam, czy jakby ten film nie wszedł do kina, to czy nie oglądałoby się go na przykład lepiej, czy wiesz, ta, wiesz, że duży ekran i tak dalej, ale... Sorry, ale nie sądzę, ta by scena, się to ogląd... w której spadają na windzie i te... Gdy tam kamera się przybliżała, to czy ta wirtualna kamera zbliżała się do postaci, które tam były, było widać, ja czułem się jakbym że jakby ten materiał został nagrany na PS4, bo te postaci miały tak słabe tekstury i tak sztucznie wyglądały, że jakby ze wszystkich efektów komputerowych w tym filmie, które okej, niektóre były mech, niektóre były spoko, niektóre były bardzo spoko, to te postaci komputerowe w tej scenie były okropne. Koszmarne. Znaczy, tam w ogóle nawet jakbyś chciał bronić dialogów, tam nawet nie ma dobrych dialogów. Nie wiem, może ten film... Wiesz, dla kogo to jest film? O, ja wiem, dla kogo to jest film. No. To jest film dla fanów Wina Diesla, bo tam jest na tyle dużo, że jeżeli go ktoś lubi, może na niego popatrzeć. Widzisz, ja... Oglądając ten film, byłem gotowy na to, że to jest film z nim w roli głównej i ten film został stworzony pod niego, więc ogólnie byłem przygotowany na taką sztywność trochę. A czy ja lubię Wina Diesla, na przykład nie, że jestem jego wielką fanką, ale on mi nigdy nie przeszkadza, ja wiem, że on zawsze gra tak samo, ale to nie jest facet, którego się nie da lubić, on jest, wiesz, to taki... No taki cool gościu występujący w blockbusterach, akcyjniakach. Tak, i ja go tam, wiesz, nie wiem, no okej, spoko, koleś. Ale w niektórych filmach, który gdzieś po prostu jest jako jedna z postaci, czyli na przykład serii Szybcy i Wściekli, gdzie mamy dla równowagi inne, bardziej charyzmatyczne postaci, działa trochę lepiej. Tak, bo to jest to też. Win Diesel musi mieć z kim grać, a tutaj on nawet nie miał z kim pograć, bo tutaj obsada nie, bo aktorów, na równi to tak... Ciężko. To było widać, że to był film stworzony specjalnie pod niego. Nie było tam specjalnie kogoś, kto byłby mu tam na równi, żeby się ale wybijał. Ale wiesz co, ja nawet tych aktorów tak szczerze to kiepsko kojarzę, bo to są aktorzy, którzy gdzieś tam, wiesz, są piątoplanowi. Jeden ten pierwszoplanowy z Wall, czy ten pierwszy z Wall, który był w filmie, on był z tego, z Black Mirror, a on występuje też w jednym serialu na Apple TV+, dlatego stąd go kojarzyłem. Nie widziałam wszystkich odcinków Black Mirror. Więc nie kojarzę. W sensie nie widziałaś w ogóle? Widziałam dwa odcinki. Okej, dobra. Dobra, Natalia. Oh, zniszczyłaś temat. Jakby. Przykro mi, ale to jest pierwsza moja negatywna recenzja. Powiedziałam, że kiedyś się pojawi i no niestety. Ja nawet się przygotowałam, zrobiłam sobie popcorn, nalałam sobie coli do kubeczka, wypiłam mojemu mężowi playa po to, żeby sobie na telewizorze podłączyć. Po prostu zrobiłam full klimat, zasłoniłam zasłony, żeby było ciemno, podłączyłam głośniki, wszystko. I sorry, to tego nie uratowało. Jeśli chcecie się przekonać na własną rękę, to może się wypożyczyć teraz w wybranych serwisach VOD, ale tak poza tym, to
Poczytajcie sobie komiks z Bloodshotem od Kabum Comics. Wydawnictwo zaczęło w tamtym roku wydawać Bloodshota. Naprawdę zaczęli wydawać w tamtym roku komiksy Valianta w Polsce. Wyszły już 4 tomy Bloodshota i to się sprawia naprawdę o wiele lepiej, gdyby komiks chociaż w połowie, znaczy przepraszam, jeśli film by chociaż w połowie poleciał w podobnym kierunku jak komiks, to by było coś super ale świeżego. Ale wiesz co ci powiem, ja przypuszczę, bo ja komiksu nie czytam, ale powiem ci, że jestem 100% tak pewna, że komiks jest spoko, bo jakby samo założenie tego filmu, samo założenie fabuły było bardzo interesujące, gdyby nie to, że to było tak cholernie przewidywalne. Okej. No to sama koncept był spoko, ale sama egzekucja jego była taka A ja mam do ciebie pytanie. No. Myślisz, bo to wiesz, no to był taki origin story i taki zaczynek do tego, żeby kontynuować. Myślisz, że zrobią z tego serię? Myślisz, że będą kręcili następne części? Nie w tej formie. Nawet jeśli byłaby jakaś szansa dla tej postaci w ogóle, to przy obecnej rzeczywistości, przy tym jak został oceniony ten film, nie widzę specjalnie szansy. Myślę, że dostaniemy w ciągu kilku lat reboot Bloodshota z kimś innym w roli głównej. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. To nic. Sprawdźcie, jeżeli widzieliście albo wypożyczycie, dajcie znać, jak wam się podobało. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze opinie. I czy są tak okrutne jak twoja. Nie, ja się... Nie, ale całkowicie rozumiem twoją frustrację. Gdybym kupił ten film, miałbym dokładnie tak samo. Dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej!